Filip, w związku z tym, że masz już 17 lat i ja chcę być odpowiedzialnym rodzicem i opiekunem, uważam, że to jest odpowiedni moment, abyśmy porozmawiali o męskich sprawach. No dobra, to co chciałbyś o tym wiedzieć? No tego się nie spodziewałem. Cześć moi drodzy, witam was w piątkowym filmie. Dzisiejszy film będzie dosyć smutnym filmem. No niestety, smutne filmy w terrorystyce też muszą powstawać. Chociaż najgorsze jest to, że ostatnio tych smutnych filmów na naszym kanale jest chyba za dużo. Za dużo i strasznie mnie to męczy. No ale cóż, smutny film to smutny film. Jedyny plus i myślę, że taka wesoła wiadomość to taka, że konkurs na pajączki na mojej grupie na Facebooku dobiegł końca. Zwycięzcą, który napisał najlepszy komentarz, był Marcin Solich. Także bardzo ci, Marcin, gratuluję. Ogólnie wszystkie komentarze, które tam były i kwalifikowały się do konkursu, były niesamowite i powiem wam szczerze, że stwierdzam, że takie konkursy to powinny mieć przynajmniej z 30 miejsc z nagrodami. Tylko ktoś by wtedy musiał pójść z torbami. Tak to już wygląda. Nie martwcie się, ci co nie wygrali mają jeszcze taką okazję, gdyż trwa jeszcze jeden konkurs, w którym można zgarnąć kanwas naszego autorstwa, można zgarnąć pajączki i można zgarnąć jeszcze pojemniczki razem z wystrojami. Także jeszcze szansa na wygraną jest. W konkursie wystarczy zrobić fanart. Link do konkursu macie na dole. No i korzystając z okazji, życzę wam wesołego zajączka, jakby to nie brzmiało, i smacznego jajka. Bo dowiedziałem się dzisiaj, że są święta. Taki tryb życia. Bardzo, bardzo was przepraszam za jakość dźwięku. Jak wiecie, nowy mikrofon i dałem ciała. Czasami są straszne szumy, czasami zakryłem twarzą mikrofon, czasami zawinął mi się w koszulkę. Także wybaczcie, na pewno wydarzyło się to pierwszy i ostatni raz. No muszę się przyzwyczaić do nowego mikrofonu. Także to tyle. To co? Pora na ten smutnaśny film. Dowiedzcie się, co się stało z naszym Gienkiem. Ja jestem DJ Arachno, a to są moje ptaszniki. Siemka kochani, dzisiaj, no nie wiem co to będzie za film, zaraz się okaże. Będziemy próbować reanimować naszą akantoskurię geniculatę, to znaczy naszego samczora. W związku z tym, że większość z was może nie wiedzieć, co tu się od Janie pawliło, zapraszam was, tutaj wyświetlę wam gdzieś na górze link do live'a niedzielnego, który był poświęcony właśnie temu dżentelmenowi. W skrócie, w tej pozycji go znalazłem. Jest to samczor świeżo po wylince. Wylinkę miał 2-3 tygodnie temu. Znalazłem go w pozycji kołami do góry. Wyglądało to tak, jakby szykował się do wylinki. Na live'ie rozkminialiśmy, co może mu być. Obserwowaliśmy jego zachowania. Jak widać, on się rusza, żyje. Ale co mu się dzieje, nie mam pojęcia. Także spróbujemy go dzisiaj odratować. Pokażę wam, co się robi, jak się robi. To znaczy, spróbuję wam wytłumaczyć, co ja zrobię. Nie wiem, czy będę robił dobrze, czy źle. Jeśli uważacie inaczej, napiszcie w komentarzach. Pierwsza sprawa, jeśli widzicie pająka kołami do góry, nie ruszajcie go, nie dmuchajcie w niego, nie szturchajcie go pensetą. Nie wiecie, po co odwrócił się kołami do góry. Muszę wam powiedzieć najważniejszą rzecz, o której musicie pamiętać. To, że pająk odwrócił się kołami do góry, nie znaczy, że on zdycha. Uwierzcie mi, że pająki nie odwracają się kołami do góry po to, żeby zdechnąć. Także musi być w tym jakiś cel, że pająk nam się odwrócił. Jak znajdujecie martwego pająka, on po prostu jest zwinięty w normalnej pozycji, a nie brzuszkiem wzwyż. W tej chwili, od momentu, gdy go znalazłem, minęło już no grubo z 30 godzin, prawda? Także na pewno nie chce nam przejść wylinki. Słuchajcie, zdarzają się takie sytuacje, że samiec, mimo że już jest adultem, próbuje przejść wylinkę. Najczęściej kończy się to ich śmiercią, ale takie przypadki się zdarzają, więc tu w tym momencie mogę śmiało wykluczyć wylinkę, bo trwa to stanowczo za długo.
Co zrobimy? Zbliżymy się troszeczkę. Ja najpierw spróbuję podać mu troszeczkę wody. Robiłem już to na live, ale spróbujemy jeszcze raz. Zobaczymy, jak się pająk zachowa. No to co? Jak widzicie, pająk wykazuje jakieś oznaki życia. Ja za pomocą piperki postaram się mu zaaplikować troszkę wody. No, powiem wam szczerze, że ja to marnie widzę, gdyż te odnóża już są dosyć sztywne. Odwrócę go wam troszeczkę. Jak widać, podawanie wody nie daje efektu. W ogóle to on włókno tutaj trzyma, z tego co widzę. A po co on trzyma to włókno? To mnie zastanawia. Powiem wam szczerze, że zachowanie jego jest mega, mega dziwne. Ale no niestety muszę się liczyć z tym, że z tego samca po prostu już nic nie będzie. Wezmę sobie pęsetę i spróbujemy go otworzyć tutaj. Złapał się pęsety. Także jakieś reakcje są. Co nie zmienia faktu, że te reakcje są bardzo dziwne. Nie wiem, powiem wam szczerze, co tak naprawdę myśleć o jego zachowaniach i co mu się stało. Zrobimy tak. Przygotujemy mu papkę. Po wylince ani razu nie zjadł. Przygotujemy mu papkę. Chociaż ja nie widzę, żeby otworem gębowym w ogóle pobierał tą wodę, wiecie. Jak dla mnie, to tutaj po prostu będzie trupek. Niestety. Ale nadzieja podobno umiera ostatnia. Także przygotujmy papkę. W jaki sposób ja przyrządzam papkę? Drewnojadzik, pojemnik, w którym jest trochę wody. Oczywiście przekrawam drewnojada na pół. Pach. A teraz, no niestety, jak ktoś wrażliwy, to niech zamknie oczy, nie? No i po prostu go rozgniatamy. Tak, ja wiem, że to nie jest zbyt piękny widok, no ale niestety, jeśli chcecie ratować swoje zwierzaki, wyjścia nie macie. Ja sobie urwę kawałek ręcznika. Dobra. I teraz za pomocą pipetki troszeczkę takiej zawiesinki pójdzie do pajączka. I moi drodzy, taką zawiesinkę aplikujemy prosto na otwór gębowy. Tylko że ja muszę go troszkę otworzyć. Kurczę, najgorsze to jest to, że on się robi już strasznie sztywny, wiecie. No i co nam z tego wyjdzie, powiecie mi? Najgorsze, że on nawet te literami nie rusza i to mnie troszeczkę martwi. Zawiesinka zaaplikowana centralnie na otworze gębowym. Jak możecie zaobserwować, właśnie prosto na otworze gębowym jest zawiesinka z naszego drewnojada. Zero reakcji. Cały czas tylko ewentualne malutkie ruchy odnóżami. Ten stan jest od ponad 30 godzin, także ja mu nie wróżę tutaj naprawdę żadnej świetlanej przyszłości. Zastanawiam się tylko, czy go wyciągnąć na ręczniki papierowe albo spróbować go odwrócić. Pamiętajcie, że jaką decyzję nie podejmiecie, takie decyzje są bardzo ciężkie, bo nie do końca wiadomo, co robić i jak pomóc naszemu zwierzakowi. Bo jak widzicie, cały czas ruchy są, które świadczą o tym, że pająk nadal żyje, ale
Jest to na pewno bardzo smutny widok. Zwłaszcza, że był to dorosły samiec i mógł się przyczynić do jakiegoś ładnego kokonu Acanthoscuria geniculata. Dajcie znać w komentarzach, co wy byście zrobili na naszym miejscu. Czy uważacie, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy? I ewentualnie podzielcie się z nami waszymi przemyśleniami. Bo jeszcze jedną opcją jest, że coś podczas wylinki poszło nie tak i co jest efekt. Albo mam wrażenie, albo on się zaczął bardziej ruszać niż do tej pory się ruszał. Mi się wydaje, że on ruszył nawet tymi. No właśnie, też widziałem chyba ruch helicerami, jakikolwiek minimalny ruch helicerami. Postaram się mu zaaplikować jeszcze troszeczkę. O, teraz ładnie poszło właśnie. Zawiesinki z drewnojada. Ej, w ogóle to coś mi tutaj nie pasuje. I to coś mi mega tutaj nie pasuje, powiem wam szczerze. Czy on ma aż tak zawinięte helicery, czy on nie ma helicerów? To znaczy pazurów jadowych, o nie mi chodzi. Bo coś czarnego widzę, ale wyglądają bynajmniej dziwnie. Czyżby jednak w wylince coś poszło nie tak? Widzicie? Helicery niby są obecne, bo są czarne pazury jadowe. Znaczy helicery, chodzi mi o pazury jadowe, widać, że są czarne, ale wyglądają tak, jakby były czymś obrośnięte? Czy to tylko jego szczecinka? Słuchajcie, ale zaczął ruszać helicerami. Nie wiem, pokusiłbym się chyba o wyjęcie go. Dobra, wyciągamy go. Podjąłem decyzję. Także ja go tutaj za karapaks o nie, słuchajcie, dobra. Zobaczcie, co tu się dzieje. Słuchajcie, tu się coś strasznego dzieje. Tu się dzieje coś strasznego. Mi to wygląda na jakiś nowotwór. Tego nie było widać, bo leżał w tamtą stronę. Zobaczcie, widzicie, jaką ma gulę? Czy wy to widzicie, to zgrubienie? Tego nie było widać ani na filmie, ani z drugiej strony. Także no niestety, ale nasz Gienek nie przeżyje, moi drodzy, nie przeżyje. Tego nie widziałem wcześniej. I niestety, ale mogę mieć pretensje tylko sam do siebie, że nie zauważyłem tego wcześniej. Powiem wam tylko jedno. W takiej sytuacji nie pozostaje kompletnie inna opcja, jak skrócić mu cierpienia i wsadzić go do zamrażalnika. Powiem wam szczerze, że w tej chwili mam troszeczkę wyrzuty sumienia ze względu na to, że nie posłuchałem was na niedzielnym live'ie i nie wyciągnąłem go wcześniej. Bo z Gienka niestety już nic nie będzie. Także co? Szkoda. Nie wiem, co to jest. Wygląda bardzo źle, bo jest to naprawdę bardzo duże. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Także co? Bardzo mi przykro, Gienek. Idziesz do zamrażalnika. Jest to, myślę, najbardziej humanitarny sposób na skrócenie cierpień takiemu zwierzaczkowi. Także co? Jakiś mały pojemnik, nie? Pojemniczek mamy. Także przykro mi, Gienku. Widzicie? Wygląda to naprawdę mega słabo. Oj kurczę, szkoda samczora. No ale co zrobić? Na takie rzeczy wpływu nie mamy. Także żegnaj, Gienku. Bardzo mi przykro, ale innej opcji nie ma. Myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy film. Na końcu, zanim się pożegnamy, chciałbym jeszcze dodać, że jeśli byście chcieli zobaczyć,
co jest w środku. Dajcie mi znać. On cały czas jest w zamrażalniku i czeka na waszą decyzję, bo ja wiem, że takie materiały nie zawsze mogą się wszystkim podobać. Także jeśli chcecie, abyśmy nagrali odcinek, co znajduje się w środku w tej bombie, to napiszcie hashtag sekcja. To tyle. Oczywiście nie traćcie nigdy nadziei. Zawsze próbujcie ratować swoje zwierzaki. No chyba nie. Nie da się z tym zrobić już kompletnie nic. Wtedy wsadźcie w pojemnik, schowajcie do zamrażalnika na godzinkę, dwie i tyle. Także bardzo nam przykro, straciliśmy pięknego samczora. Ale nie poddawajmy się, takie rzeczy w terrorystyce się zdarzają. Także co, moi drodzy, za nasze szczere chęci w ratowaniu Gienka mam nadzieję, że zostawicie nam tą łapeczkę w górę. Oczywiście zostaw nam też subika i naciśnij dzwoneczek, aby nie pominąć nowych filmów. Jeśli masz ochotę nas wesprzeć, zapraszamy do strony Patreon, tak samo jak i do wsparcia YouTube'a. Naszym wspierającym mega dziękujemy. Pamiętajcie, że nasi wspierający mają dostęp do specjalnych vlogowych odcinków. A my widzimy się już w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że następny film będzie już troszkę weselszy. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej. Czyli co? Chcesz mi powiedzieć, że się spóźniłem? Ty to w ogóle masz problem z refleksem, jak nie pająk ci ucieknie, to taki Kuba powstanie.